Skaner pozytonowej tomografii emisyjnej to najnowocześniejsze urządzenie do diagnostyki chorób nowotworowych. W Polsce jest jeszcze tylko 10 takich urządzeń, ale tylko w Chorzowie sprzęt jest wykorzystywany w szpitalu wieloprofilowym przy ulicy Truchana. Jest to urządzenie hybrydowe, łączące w sobie dwa urządzenia. Urządzenie PET i CT-PET, czyli służące do diagnostyki jakichś zaburzeń funkcjonalnych w narządzie i wykorzystujące znaczniki izotopowe, izotopy do tej diagnostyki, i badanie CT, czyli badanie takie morfologiczne, które znamy już wszyscy, wiemy na czym polega, gdzie są wykorzystywane promieniowanie X, badanie morfologiczne. Połączenie tych dwóch badań daje możliwość lepszego obrazowania narządów. Urządzenie PET-CT to najnowsze osiągnięcie współczesnej medycyny nuklearnej. Pozwala na rozszerzenie diagnostyki obrazowej, szczególnie w odniesieniu do schorzeń nowotworowych. Dzięki metodzie PET możemy precyzyjnie lokalizować ogniska nowotworu, możemy je policzyć, ocenić rozległość zmian chorobowych. Badanie skanerem odbywa się przy minimalnym udziale promieniowania. Metoda PET-CT, jak każde badanie z użyciem promieniowania jonizującego, oczywiście wiąże się z pewnym niewielkim naświetleniem pacjenta. Jednak biorąc pod uwagę zastosowanie tej metody, korzyści, które osiągają chorzy z badań wykonywanych, są niewspółmiernie duże do tego niewielkiego ryzyka. Nie musimy się tego badania obawiać. Utworzenie pracowni kosztowało szpital 20 milionów złotych. W całości zostało sfinansowane z własnych środków. Jedno badanie nowoczesnym urządzeniem kosztuje 4,5 tysiąca złotych. To są badania refundowane przez NFZ. Nie będziemy wykonywać badań dla prywatnych, tylko dla pacjentów, którzy mają skierowania zgodnie ze wskazaniami refundowanymi przez Narodowy Fundusz. Chorzowski Szpital Dziecięcy jest w stanie wykonać 20 badań dziennie. Ograniczy się jednak tylko do 3, bo za tyle zgodnie z kontraktem może zapłacić NFZ. No myślimy, że będzie możliwość renegocjacji tego kontraktu. To nie wszystkie nowości w Chorzowskim Szpitalu Dziecięcym. Niebawem zostanie oddany do użytku nowy pawilon. Jego łączna powierzchnia wynosi 2000 metrów kwadratowych. Nad nami się znajduje oddział ortopedyczny. Tutaj są bloki operacyjne. Na dole znajduje się szpitalny oddział ratunkowy. Ta inwestycja kosztowała około 16 milionów złotych. Z tego środki miasta około 2 milionów złotych i 0,5 miliona złotych z Unii Europejskiej. Pierwsi pacjenci trafią tutaj prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia.